W dzisiejszym odcinku ponownie hostuję custom, a wśród graczy gdzieś jest Rafał i oczywiście moim zadaniem jest odgadnięcie, którego skina wybrał on. A więc widzowie, jak już mamy ubrać dzisiaj fioletowe skiny, no to teraz możecie zobaczyć, jakiego skina ja wybrałem, ale to nie jest wszystko, ponieważ wejdziemy sobie tutaj do szafki i moim zdaniem, w sensie, no moim zdaniem, to jest jeden z moich ulubionych skinów, jakimi grałem. Taka jest podpowiedź dla Ewel już na samym początku. Kolejnie mamy plecak, bardzo pasujący do tego wszystkiego, no bo on musi być fioletowy, więc musi pasować. Następnie mam zbierak, który wygląda dokładnie w ten sposób. No i parasolka również mega nadaje się do tego skina. Jedyne, co będę miał, to coś dodatkowego, o czym Ewela nie wie, ponieważ no nie ma o tym zielonego pojęcia, bo nie siedzi w Fortnite, więc jak wy teraz możecie zobaczyć, mam jeszcze coś takiego. Także no, po prostu dzisiejszy zestaw jest przepotężny. Także zaczynamy mecz i mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku uda mi się wygrać, bo niestety ostatni przegrałam. Dobra, chodźmy zobaczyć, jakie tutaj są skiny. Rafał coś mówił o plecaku, że niby fioletowy plecak, ale wydaje mi się, że on ściemniał. Ej, ten superancki. Tutaj ktoś dobrał kostkowo superancko. Tutaj jakieś niebieskie. Wszyscy mają fioletowe skiny. Tutaj chyba jeden z lepszych customów pod względem wyglądu skinów. Tak prezentuje się mój skin w lobby. Ja w ogóle jestem ciekaw, którym skinem jest aktualnie Ewela. Ja nie mam zielonego pojęcia i Ewela, ja przypominam, nie podglądaj do mnie na ekran, bo ona siedzi tak po prawej stronie. Na Instagrama wam wrzucę, jak to dokładnie wygląda. Tutaj macie nasze Instagramy. No i mam fajny pomysł na to wszystko. Ja lecę do końca busem, żeby wszystkie skiny mi się wczytały. Zlatuję, no i oczywiście podkładam się i zaczynam obserwować. Mój pomysł jest taki, że będę musiał znaleźć pewną rzecz. Wy na pewno domyślacie się, co będę chciał znaleźć, ale polecimy sobie dzisiaj inaczej. W tamtym tygodniu lecieliśmy sobie na grotę i na grocie, no liczyłem na to, że coś uda mi się uzyskać, ale w dzisiejszym odcinku, widzowie, no jak wiecie, ja mogę używać tylko i wyłącznie broni z ubocza, więc no tam nie ma sensu lecieć, bo tak naprawdę wystarczy nam dużo leczenia, dużo matsów i to wszystko. Ja już tutaj ląduję na latarnię, podkładam się, chyba tutaj nawet nikt nie leciał i tak szczerze, ja w ogóle chyba jestem pierwszy raz na tej miejscówce. I uwaga... Zaczynamy obserwowanie i mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wygram. I mamy pierwszego skina galaktycznego i właśnie tutaj w ogóle dzisiaj mi się wydaje, że niektórzy będą mieli problem, bo nie wszyscy będą mogli znaleźć broń, bo mamy tylko minigana, mamy tylko karabin, tylko tych dwóch broni można używać i wydaje mi się, że nie jest ich aż tyle wystarczająco na mapie, żeby każdy miał tą broń, ale przekonamy się za chwilę. Właśnie tutaj Ewela ma rację co do tej broni, żeby no po prostu będzie ciężko ją znaleźć. Na pewno przewagę mają ci, którzy mają ją w namiocie. Ja w namiocie nie mam tej broni, więc będę ją musiał znaleźć. Ale jeśli jej nie znajdę, na przykład do jakiegoś tam późnego kółka, w sensie późnej strefy, no to po prostu zrobimy w ten sposób, że no ja będę po prostu kampił, no i patrzył, no, aż z kogoś wyleci taka broń. A tutaj zobaczcie, w ogóle teraz się skapłam, że ten ziomek ma pierwszą broń i ma akurat ten karabin i jeszcze tam lamę sobie znalazł. Także skubaniec, no, mega farta ma. Być może jest tak, że on po prostu, no, miał to wszystko w namiocie. No ja tego w namiocie nie mam, to jak mówię, no i jest szczerze, no szczerze powiem, że no trochę jest mi przykro, bo powinienem to zrobić przed odcinkiem, ale po prostu nie miałem czasu i no po prostu no będę musiał sobie tą broń znaleźć, chyba że jakiś widz mi odda, bo oni mnie słyszą, to co ja mówię, słychać to wszystko na Discordzie i jak wy byście chcieli nagrać taki odcinek z nami, no to wystarczy, że wbijecie na naszego Discorda i takie odcinki właśnie nagrywamy. Co soboty taki odcinek wpada, więc no polecam przechodzić. Pomysł jest taki, żebym sobie przeszedł tutaj na to miasto po lewej stronie. No i mam nadzieję, że tam uda mi się coś znaleźć. Ja, Rafał, mogę korzystać w dzisiejszym odcinku z podpowiedzi. W ogóle patrzcie się, jaki tutaj skin. Ma minigana, ma tutaj fioletowe. Oni rzeczywiście chyba sobie musieli to do namiotu dać. Bo ma w rybki, ma leczenie, wszystko i w ogóle ten skin to jest chyba idealny skin na ten odcinek. Właśnie rybki to dobrze by było mieć, a jeśli chodzi Ewela o podpowiedzi, znaczy w dzisiejszym odcinku dam ci jedną prawdziwą podpowiedź, ale wykorzystaj ją w dobrym momencie. I ja mam tutaj podpowiedź dla ciebie, że jakbyś nie miał minigana, to tutaj na tej nowej miejscówce właśnie ten typek wydropił tą broń i zostawił też rybki. Bo już ma 8 rybek i już nie chce ich zbierać, także jakbyś chciał, to możesz sobie tutaj iść na nową miejscówkę, bo tu jest dużo leczenia i widzę, że tutaj właśnie są też... I znowu rybki! Ja szczerze liczę na to, że rzeczywiście uda mi się znaleźć tą broń. Na razie jej nie mam. Jestem ciekaw, jak tam sytuacja u widzów właśnie. Czy więcej widzów ma, czy więcej jej nie ma. Jeśli ktoś będzie chciał podzielić, no to pamiętajcie, że jestem tutaj. No ja ci powiem tyle, że tutaj w ogóle to jest chyba ta sama osoba, co wcześniej, czy ktoś inny, ale tutaj ma dwa karabiny. Tam ktoś miał minigana i karabina. Karabina. Co ja gadam? Ej, tutaj, dlaczego mi tutaj nie chcę dać innych osób? Nie wiem, czy na razie nie będę miała właśnie problemu,
i będę niestety mogła obserwować dwie osoby, ale jak oni zginą, to wtedy mi się odblokuje. Także na razie, Rafał, jesteś bezpieczny. Cieszysz się? Bardzo się cieszę, tylko wiesz, kiedyś było tak, że obserwowałaś tylko mnie i jakiegoś ziomeczka i być może tym razem też tak jest, więc no, ja za bardzo nie mogę się do końca odzywać, co robię, jak robię. No bo Ewela tutaj z boku jest, siedzi, ale chyba musimy wrócić do tego, żeby Ewela tego nie słyszała, to co ja mówię. Ale rzeczywiście i to było niezłe, sorry. Obserwowałam akurat dwie osoby i obserwowałam akurat Rafała, ale ty mówisz, że nie masz nowej broni, a oni tutaj mają tę broń, czy nowej, starej. No ale ja nie wiem, czy mam, czy nie mam. Ja z tego co widzę, widzowie zaczynają się eliminować. Słuchajcie, jeszcze nie wolno się bić, ale uważajcie na wszystkich dookoła. No i nie można ufać nikomu, pamiętajcie, no bo ktoś, wiecie, zobaczy, że macie na przykład te brońki i to będzie chciał je mieć od was. Tutaj ty Pek sobie wziął balony, jeszcze fioletowego balona mu dało. Albo nie, albo specjalnie odpalał balony, że nie, bo ma tutaj 6, także dało mu fioletowego balona. Ale naprawdę, żeby to wydropić, to trzeba mieć mega farta, no. To jest normalnie niesamowite, no. Co to ma w ogóle być? Na pewno sobie w namiocie tam zachowałeś. No właśnie, jeszcze namiotu nie udało mi się znaleźć, a chciałbym mieć namiot, bo mam w namiocie, no, może tam broń nawet. Może trollowałem, nie wiem. Co to w ogóle tam było za spotkanie? Gangsta jakaś tam się spotkała. Okej, okay, no musimy pamiętać też o tym, żeby zbierać macy, no nie? Żeby mieć dużo maców. No bez maców, no to może być troszeczkę kiepsko na sam koniec, więc ja polecam mieć full. W ogóle, dlaczego ja idę wszędzie tam, gdzie byli ludzie? A jak, Rafał, nie zdobędziesz nowej broni, to co? Czym będziesz się bronił albo atakował? No ja będę liczył na to, że faktycznie ktoś mi jakąś jedną broń odda, no. Chętnego dobrze wynagrodzę, więc... To ty tutaj specjalne względy, ale tak jak ci mówię, na nowej miejscówce tam jest nowa broń. Niebieski minigun. Dobra, no to tam przejdziemy. Możecie sobie teraz pooglądać właśnie mój parasol. Nie wiem, który to jest sezon, ale ten parasol, no, jest mega fajny. Na to też mogę zwracać uwagę. Rafał tutaj w sumie dał mi podpowiedź. Nie spodziewał się tego, że mi da, ale dał. Także muszę też patrzeć na pewno na lotnię. A tutaj w Fortnite teraz są właśnie wyrwy, także często widać tą lotnię. I musi być jakaś stara lotnia, chociaż ja na początku grałam, nie, to może się jakoś tutaj uda odgadnąć po tym. Ja sobie zbieram aktualnie leczonko, bo być może będzie mi potrzebne, jak nie będę miał nic. Rafał będzie robił zero kill challenge. Ja niestety dalej mogę tylko te dwie osoby obserwować, więc na razie, no tak mi się to nie podoba, bo jestem na przegranej pozycji, bo nie mogę obserwować tutaj innych. Nie wiem, jak oni się zachowują, czy tam na przykład mieli rybki, ale je zjedli, a wiem, że Rafał zawsze ma rybki, także no ciężko, dzisiaj mam nadzieję, że nie przegram tego. Akurat, wiesz co, nie zawsze mam rybki, ja z biegiem czasu się tego nauczyłem, bo wszyscy zaczęli mieć rybki po kolei, więc no, wiecie jak jest, trzeba sobie jakoś radzić. Jak obserwuję w ogóle te dwie osoby, to nie ma innych ludzi wokół, jakby oni byli sami na tej mapie, nie wiem, gdzie są wszyscy. Szukają broni chyba. O, jedzie ktoś autobusem. Rafał pewnie. Jeszcze tam mieli jakieś fioletowe te tło w autobusie. I gorzej, bo ja dalej tego nie widzę. Ewela, gdzie ty widziałaś tą brońkę wcześniej? Tak jakby na tych murach. Tam jak się wystrzeliwaliśmy z działka, wystrzeliwali... Dobra, już mi nie trzeba, już znalazłem, dziękuję ci bardzo za podpowiedź, ale no, znalazłem w innym miejscu, także jestem mega zadowolony. Teraz lecimy z matsami, no i ja przypominam, że jeszcze się bić nie możemy, jest 62 widzów, dlatego żebyśmy mieli, no, troszeczkę łatwiej, w sensie jakby było 100 osób, to wszyscy by trollowali, a tak to każdy ma miejsce na zdrupienie wszystkiego. A jaki masz kolor broni? Możesz mi podpowiedzieć, czy lepszy niż ten, co widziałam, czy gorszy? No, pamiętaj o tej karcie, że masz tylko jedną. Jak sobie ją teraz wykorzystasz, to ja już ci nic nie podpowiem. Ona będzie na pewno prawdziwa, więc jeśli chcesz... Nie, to chcę na samym końcu. Jakoś jak będziemy się zbliżać do końca, bo wtedy będę miała mniej osób i będzie mniej osób do wiecie, odrzucenia, a teraz no 61 osób i tam gdzieś jest ten jeden Rafał. Także teraz by było ciężko, ale w ogóle mam teraz takiego typka, który ma w ogóle dwa karabiny fioletowe, ma impulsy, ma leczenie, ma ściany i ma dużo maców, także tutaj to jest kandydat na wina, moim zdaniem. To są sami kandydaci na wina i właśnie ja mam zawsze problem, żeby wygrać taki meczek, ale kiedyś mi się udało i sam byłem zaskoczony, także... Ale chyba parę razy ci się udało wygrać. No właśnie nie wiem ile razy, ale no raz na pewno mi się udało wygrać, być może dwa, ale nie wiem. Samochód mu się tutaj wywalił. Zobaczmy, jak tam strefa. Strefa na wykrzywione wieże. Mamy tutaj nową miejscówkę i w ogóle w tej miejscówce, gdy kto nie widział triku, jak latać w Fortnite bez lotni, to wbijajcie na TikToka do Rafała, bo on tam pokazuje. Właśnie problem jest taki, że zostało to spaczowane i już to nie działa. Ale możecie wbić na nasz ostatni odcinek, gdzie wygraliśmy tylko właśnie, jak używaliśmy broni i zubocza, to wygraliśmy mecz i tam właśnie używaliśmy tego triku, także możecie wbijać. Będzie on podlinkowany na pewno na końcu filmu. Mi udało się znaleźć drugi typ tej broni, w sensie
jeszcze są tylko dwie te brańki, ale udało mi się zdobyć drugi lepszy moim zdaniem, chociaż nie do końca, bo pod końcówkę to wcale nie musi być lepsze. A wiesz, że tutaj dałeś mi dzięki temu podpowiedź? A ja ci daję same podpowiedzi, tylko nie wiadomo, które są prawdziwe, a które nie, tak naprawdę. I to był ten taki nerwowy śmiech i... O kurde, dałam jej podpowiedź oczywiście. Ja w ogóle tutaj muszę się wodę napić, bo tak mnie łaskocze w gardle, że ja nie wiem. No, dziękuję bardzo. Mamy kolejne fajne rzeczy w ekwipunku. Na pewno ja sobie jeszcze zostanę tutaj, tak myślę. No, bo tu jest fajnie po prostu, no, więc nigdzie się na razie nie wybieramy. Ej, ten typek jest dobry. On w ogóle jak się rusza, ten typek jest dobry. Także 257 gracz, musimy go obserwować. Czy to jest Rafał? Rafał mówił coś o plecaku, tutaj ktoś nie ma plecaka, tylko nie wiem, czy Rafał ściemniał, czy nie. Wydaje mi się, że Rafał nie ma tego skina. Więc to nie jest pewnie on. 57 osób i możemy się bić. No ale zobaczcie w ogóle, gdzie ja jestem, więc ja mam luzy. Chyba, że ktoś tutaj też jest, no to będzie mi przykro. Ale trzymajcie kciuki, żeby tutaj nikogo nie było, bo jak nikogo nie będzie, no to ja będę miał łatwiej. A ja nie dość, że mogę tylko obserwować dwie osoby, to jeszcze z jednej osoby mi zdjęło skina i jest Bambikiem. Także pozdro. Ja czuję w ogóle, że ten gościu, on tutaj kogoś porobił. Wy się już możecie bić? Możecie, tak? Tak, już możemy się bić, dokładnie tak. Ja jak będę tego gościa obserwować, to on nie zginie, bo on wydaje mi się, że jest dobry. I będę cały czas mogła obserwować dwie osoby. Mam nadzieję, że nie. Urwało mi tam parę słów. Będę mogła obserwować dalej dwie osoby. Poprawiłam się. Rafał, jak tam u ciebie? U mnie szczerze w miarę dobrze, ale nie aż tak, dlatego że... mam nadzieję, że zaraz się nie wyłożę. A tutaj wykrzywione wieże, to widzę, że już jakieś szczątki po nich zostały, bo zostały tego rozwoju. O, jest tutaj, dobra. Widzę pierwszą osobę. Oprócz moich dwóch skinów, które mogłam obserwować, złapał go w daszek. Miniganem podjazd w ogóle tutaj właśnie, bo tu będą ciekawe akcje, bo wszyscy mają te same bronie. Dobra, ja mam nadzieję, że uda mi się zrobić to, co chcę zrobić, ale może się to zrobić... w zły sposób, ale jak na razie jest git. W sensie, no trochę tutaj źle powiedziałem, ale bardzo dużo ludzi tu zaczyna być wszędzie i muszę po prostu uważać na siebie, Ewela. A na wykrzywionych wieżach co się w ogóle dzieje? Tutaj niestety Rafał gadał i nie mogliście tego zobaczyć, ale tutaj jakiś autobus w ogóle się wywalił, tutaj balony, tam ludzie, także tutaj się dużo działo. Mój gościu tutaj porobił kogoś i sprawdźmy, czy możemy kogoś obserwować. Dobra, możemy obserwować nowe osoby. Ale wszyscy są w samochodach i nikogo nie widzę. Ej, oni mnie trolują. To może być Rafał. Ja nie mam zielonego pojęcia, jakim skinem może grać Rafał. Ale słyszę, że on tam teraz koksi ostro, także... No, nie jest ciekawie. W ogóle z tego, co widzę, to jest bardzo dużo czołgów, które mogą zepsuć rozgrywkę, ale trzymajcie kciuki, żeby tak też nie było. Tutaj sobie kampi w samochodzie, udaje, że go nie ma. Ma złotą tutaj, złoty karabin, 8 naboi, naloty. Na... A czy można używać naloty? No wydaje mi się, że chyba tak. W sensie to nie jest broń, no nieco to jak nejdy, załóżmy. Więc można. Powiedzmy, że można. 37 osób. Czyli Rafał ma naloty. A mogę zadać takie pytanie, czy masz naloty w ekwipunku? Jeśli uważasz, że to już jest to pytanie, to możesz je zadać. No to by było dobre pytanie, ale jeszcze 36 osób, więc do 10 zostało jeszcze sporo, a ja dopiero mi się odblokowało i dopiero mogę tutaj sobie przeskakiwać po skinach, tylko niektóre skiny mi nie wczytało, Rafał, i co ja mam zrobić teraz? Jeśli nie wczytało ci jakiegoś skina, no to masz pecha. Po prostu. Ja proponuję rozwalać wszystkie jeżdżące samochody. Widzowie, możecie to robić wraz ze mną, także możecie to zrobić. Tutaj ktoś biedny tańczy, bo już wiedział, że przegra, bo nie miał naboi, a tutaj ktoś ma 463 naboje. No nie mógł się podzielić z nim, no mógł, ale nie chciał. Bombowe barwy takie. A Rafał coś mówił na początku, że on coś bierze, o czym ja nie wiem. Co to mogło być? Ja nie wiem, o co mu chodziło. Ej, tak szczerze, to ci, co wzięli samochody, to są w bardzo dobrej pozycji aktualnie. A co to było, no to musisz się, Ewela, domyślić. Po prostu nie mogę ci odpowiedzieć. Chyba, że wiesz, że uważasz, że to będzie już to pytanie. Tutaj w ogóle te rybki Rafał na pewno by ich nie nosił. I właśnie, Rafał ma dwie bronie, więc tutaj jest tylko karabin, więc na pewno to nie jest Rafał. Tutaj mamy minigana i w ogóle tak mi się wydaje, że tym skinem mógłby być Rafał. Ma rybki, ma potki, impulsy. Wydaje mi się, że on mógł szukać impulsów. Ale lecimy dalej. Tutaj też są dwie bronie. Taki skin. Ale jestem dobry na dalekowidzowy. Ja nie wiem, ostatnio mam takiego cela, że to jest po prostu coś niesamowitego. Bałem się, że Ewela mnie obserwuje. To by wiedziała od razu. Tam co obserwowałam, to ktoś miał snajpę, więc na pewno to byś nie zabrał snajpy. Kolejna osoba ma dwa minigany, także to na pewno nie jest Rafał.
Tutaj jest jeden minigun, więc na pewno to nie jest Rafał. Tutaj, o, to mógłby być Rafał, ale spray, chociaż ostatnio Rafał zaczął nosić spray. Nie, on tak wolno daszku by nie dał, także to nie jest Rafał. No właśnie, ja mam lagi, nie wiem, przy Tilted to mam takie laksy, że to jest hit totalny. Bo tu strasznie dużo osób jest. Bardzo dużo osób, tu masz rację, Ewela, bardzo, bardzo, bardzo dużo. 14 ścian. No tutaj też są dwie bronie, takie ruchy Rafałowe. Ściany zbiera impulsy i wydaje mi się, że Rafał mógł pomyśleć o tym, żeby impulsy zabrać. Ale ktoś go tutaj potegował. Taka lotnia dziwna. Właśnie, po lotnie było widać. Ta lotnia była stara, ten taki wóz? Bo pamiętaj, że musisz się domyślić, która to jest lotnia. Ja ci tego nie powiem, Ewela. Zostało 9 osób do końca. Naloty, 2 minigany. Dobra, Rafał to nie jest. Dużo, dużo fajnych rzeczy leży na daleko na ziemi, ale ciężko będzie je zebrać. 19 osób, strefa jest bardzo ciekawa. No czekamy, czekamy, jak to się rozegra. Pytanie, kto dostanie strefę. Ja mam mało czasu, ja szybko teraz skroluję, kto ma dwie bronie, w sensie dwie inne. Dobra, to już wróciłam na początek, ten typek. No, jak to będzie Rafał, to będę po prostu w szoku. A jaki to jest skin, bo ja no nie widzę cię. Kostium dopasowany. A, być może to ja. Wczytuję parę tych skinów i wydaje mi się, że tym nie wczytałem, to będziesz ty właśnie. Aha, czyli jak ci nie wczytuję skinów, Ewela? No w sumie, no masz ciężej, musisz zgadywać. Patrz po ekwipunku, po czymkolwiek dasz radę. Znowu mi tak... O, mi się właśnie tutaj, dobra. Mi się tak... Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że tym skinem gra Rafał. Dobra, zostały 4 osoby i ja muszę powiedzieć, którym skinem gra Rafał, więc ja pytanie do ciebie, Rafał. Czy ty masz... 84 złota? Nie. Jakie pytanie. Ja czy kręcę. W sensie nie wiedziałem, że takie będzie się dało wymyślić, tak szczerze. Ale nie, to nie ja. No bo myślałam wykluczyć, że to nie jesteś ty, czyli to nie jesteś ty. Nie, to nie ja. Ewela, masz jeszcze dwie osoby i musisz zgadywać. Jeśli po skinie nie możesz powiedzieć, no to możesz powiedzieć po ekwipunku. Jedna osoba! Dobra, wyrwa, rybki, splasze, te dwie bronie. Wydaje mi się, pierwszy raz widzę tą osobę, ale stawiam na nią. Rafał kocha kostkę, więc wydaje mi się, że on wybrał wzór kostkowy. 10 osób, dobra, to już nie mogę zmienić, także losowy totalnie skin. Prosto, że nie mogłam obserwować, ale mówię, że to jest Rafał. Dobra, a co ma w ekwipunku, żeby... A, widzowie w sumie wiedzą. Widzowie widzą, ja widzę z boku. No to Ewela, oglądaj do końca i zobaczysz, że być może to ja, być może... Może nie. Czy mogę zmienić jeszcze zdanie? Nie. A ja jeszcze przejdę, bo ja tutaj... A tu jest taki sam skin, tylko bez tego. Bez plecaka. Mi się jeszcze wydaje, że to mógł być Rafał. Ta babeczka. Z tą dziurą na plecach. No Ewela, dzisiaj w zgadywaniu ci chociaż zobaczysz. Zobaczysz, czy to ja. Jak się okaże, że Rafał jest tym skinem takim obcisłym, to mamy Znaczy no, to nie wiem co. To też mógł być Rafał. No i to jest ten, co pierwszy pokazywałam. Także mam 4 faworytów. Postawiłam na tego, także już nie mogę zmienić zdania. 9 osób tylko jest, ale wyrwa. Tutaj ta jedyna osoba ma wyrwę, chyba tak, jako jedyna. Teraz wyrw jest dużo, bo zwiększyli drop. No ja jeszcze żyję. Ja jeszcze żyję. Strefa już w ogóle, strefa jest taka, że nic nie ma. Zobaczcie, samo pole zielone. Mogę ci powiedzieć tyle, że... nie mam tego. Nie mam żadnego fraga jeszcze. Szkoda? No ale poobijałem dużo ludzi. No widzowie, no, taki mecz, no ciężko, ciężko. No dużo się działo w tym meczu, w szczególności na tych wykrzywionych, a ty chyba byłeś na wykrzywionych, tak? Tak, mi wykrzywione strasznie laguje. Dobra, dajmy tutaj czas Rafałowi, w sensie skupienie, żeby on tutaj mógł się skupić i porobić, zrobić jakiegoś fraga. Żeby tutaj nie zrobić zero. Właśnie chciałem jakiegoś fraga zrobić, ale nie jest tak łatwo. Nie jest tak łatwo. Pełno ludzi jest, nie? 8 osób. No to jest dosyć dobry wynik. Ktoś tu w ogóle ma dużo rybek. Ma 3 kratki po 4 rybki. Więc to jest większa część ekwipunku. I kiwa, że to ty? Ja tego skina nie widziałam. To jesteś ty. Na High Grandzie diabeł z plecakiem tym takim twoim. Do Johnny Wicka ty go zawsze ubierałeś. Mnie nie wczytało tego skina wcześniej. Ja bym postawiła na pewno, że to ty. Ale może po prostu mnie nie obserwowałaś, bo tych osób było dużo, no nie? Ale to mi się wydaje, że to będziesz ty. Ale zobaczmy, czy mój typek jeszcze żyje. Żyje. To jesteś ty. Obił cię i wyrwy użyłeś. To jesteś ty. Jakbym cię widziała, to bym powiedziała, że to jesteś ty. Dobra, także obserwujemy tego ziomka, bo to jest Rafał. To jest niesprawiedliwe, ja bym to wygrała, słuchajcie. Tylko Rafał, no dawaj do tej strefy. No właśnie widzisz, jak mnie wybił ziomek. Strefa się cofa. Dobra, zbieram go. Zabrało mi go. Dobra, to jest Rafał. Przegrałam. Ale poniekąd wygrałam, bo teraz drugą szansą obstawię. No muszę zejść, bo matcy.
jest? Co jest? Ja chcę strzelać! Ja chcę strzelać! Impulsem cię wywalił! Bo tu ktoś tu jest pod tobą. No patrz! Żadnego gościa nie mogę. Dobra. Czemu tu nikogo nie ma w tym? Co jest, no? Czemu nikogo nie... W ogóle nie mogłem nikogo wyeliminować, no. Co to ma być? Wszyscy poobijani. Zobaczmy, kto wygra. Nie zgadłaś, nie? No ja nie wygrałem, czyli remis. Także dzisiaj mamy remis.